Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Vanish. W Vanish, którym ostatnio wszystkie osoby, które były studentami, przerzuciliśmy na pracę, po prostu nie wyedukowaliśmy ich do końca tak jakby trzeba. Niestety trochę nam się to odbiło. Musimy wziąć też 24 vendorów, bo tu widać się robią niebezpiecznie, powoli braki. I są potrzebni nowi pracownicy wszędzie. Przede wszystkim nowe płaszcze będą potrzebne. Nowe szaty króla muszą być zrobione, bo zaczynamy mocniej. Inaczej, zauważyłem po prostu, że w tej chwili, jeżeli będę chciał wszystko jakoś ogarnąć, to trzeba położyć ogromny nacisk na handel. Bez handlu niestety nic nie zrobię. No i może tak tych dwóch vendorów, jednak tutaj traderów więcej, żeby oni nadążali to wszystko przerzucać. Zarówno wełnę, zarówno wszystkie komponenty, jak i inne rzeczy. Blacksmithów też potrzebowaliśmy więcej ze względu na to, żeby mieć po prostu narzędzia. A tu nam wyrosło takie z dupy drzewko? No dobra, no okej, okay, no powiedzmy, że niech będzie, bo tam nie ma niczego. Albo wiecie co, w sumie zróbmy tutaj taki stok, no na wszelki, nie? Jakby po prostu coś tutaj, jakby coś tutaj gdzieś z okolicy było do wycięcia, do usunięcia. Teraz tak, musimy też ogarnąć jedną rzecz podstawową. Bo zrobił się taki niebezpieczny myk trochę. Nagle się okazało, że mieliśmy no przynajmniej 16 tysięcy nadprodukcji żywności. Skąd i jakim cudem, to mnie trochę niepokoi, bo nie wiem skąd. Gdybym wiedział, to jeszcze by tak źle nie było. Ale niestety nie wiem. No i pytanie teraz, co dalej, nie? Z tym fantem. No nie wiem właśnie, co z tym fantem. Inaczej, możemy też zainwestować tutaj trochę w inną sprawę. Mianowicie jeszcze jednego tutaj blacksmitha dać. Bo narzędzi jakoś super dużo nie mamy. Wolę trochę dopłacić i mieć więcej tego. A, i Taylora. I Taylora, bo tutaj też skóry są na pewno. Mają w zaopatrzeniu i skóry, i wełnę. Wełna jest... skór nie ma? Nie mają skór. No trudno, no dobra, okej. No to jakoś sobie będzie radził tam ten Taylor. Teraz tak. Ile już kupili? A kupili widzę już dużo. Ile się dało? Potato squash. Dobra. Na razie odsyłamy go do domu. Okej. Spadło na niego drzewo. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, nie? Ale wiecie co? Dobra, może nie przesadzajmy w sumie. Z ubraniami wyglądamy dobrze, tu niech tego nie dorzucają. Okej, rozbity, zabity przez upadający kamień, spoko. Bo ogólnie, jak też pamiętacie, dodaliśmy kilka chałup rybackich. One generują po 1000. Okej, ale zauważcie to, że czasami po prostu nam się o ten 1000 czy o 2000 nie domykał plan roczny. I to może być tutaj no mimo wszystko rozwiązanie problemu, nie? No to jest fajnie, bo tutaj w tym miejscu taki... no faktycznie newralgicznym oni wyciągną ile się da tego. I zaczyna też brakować, widzę, drewna. Więc przydałaby się jeszcze jedna taka osada jak ta. Tylko gdzie by ją tu zrobić, nie? Może tu? Znaczy, najlepiej żeby się jak najmniej nakładało na siebie te tereny. Czyli tak, tu Gatherer Hut. Do tego do Gatherera jeszcze był co? Myśliwy? Tak, Hunting Cabin. I... Herbalist to był, dobra. Herbalist, Gatherer Hut, te dwa domy, trzy.
Okej. Okay. I tak. O, oni dostaną na pewno prostą drogę. Oho, dobra, już widzę potencjał, nie? A gdyby tu pierdyknąć tunel? O, no to byłoby najlepiej w sumie. Bo ten tunel wychodzi gdzieś tam. No dobra, okej. Okay. Dla mnie bomba. Blacksmith, już skończyli pewnie tego tutaj. Tylko od razu wiadomo, żebyś robił stalowe narzędzia. I Taylor. Tutaj. Ciepłe płaszcze, żebyś wyrabiał od razu. Czyli najlepsze co możemy, nie? Na tym to ma polegać, tak, żebyśmy wyrabiali to, co najlepsze możemy. I już widzę jedną rzecz, zaczyna brakować nam węgla, co dziwne, bo pracują tu po dwie osoby. Trzeba dorzucić. Także następny, jak będziemy mieli jakiś przesyp ludzi, nie wiem, koło 15 osób będzie, 20, no to myślę, że wrzucimy tam koło 10 osób, 15. Już teraz możemy zrobić tak, żeby tu było 15 osób, bo pamiętajmy o tym, że oni się też rozkładają tutaj na kopalnię żelaza, te dwie. I no, to będzie jakoś tutaj musiało wszystko razem działać, nie? Dobra, 60 tysięcy żywności mamy. Okej, okay. Dopóki mamy żywność, dopóki mamy leki, jest dobrze. Jak zaczyna nam któregoś z tych surowców brakować, zaczyna robić się źle. Produkcję do... O, bydło. Ale nie, bydła nie chcemy. Teraz tak, w sumie, patrząc na to, że tu mamy dużo szery, to zróbmy też może bimbrownię tu, w tym miejscu. O. Żeby tu gdzieś też otworzyć. Po prostu bar. Znaczy bar, no... Tawernę, nie? Chociaż i tak, jeżeli ktoś grał w gry fantazy, no to tawernę brzmi wiele lepiej niż bar. Bar jest taki bardziej... Tutaj... Powiedzmy obecny, o. No właśnie, pytanie, czy my w tawernie możemy robić też z tego z wheat? Czyli wheat nie był w ogóle jako żywność pewnie liczony. Bo wheat nie jest liczony do żywności wtedy pewnie. No to by dużo wyjaśniało, nie? W tej chwili mamy produkcję mega wysoką. No i wszystko idzie w dobrą stronę. Wszystko idzie w taką stronę, żebyśmy dali radę to jakoś ogarnąć, nie więc... We can keep chilling and play. Wygląda to naprawdę fajnie na razie. Teraz tak, tutaj dodamy... barmana. Znaczy barmana, no... browar mistrza, o. Brewmastera. I on tam już będzie sobie z tym wszystkim banglał. W sumie tutaj też możemy dać fishing dog. I w sumie tu. Tyle, że ten jeszcze podepniemy. Jakby nie patrzeć drogą do tego od razu. O. Dodatkowe miejsca pracy dla tych, dla rybaków. Ale im więcej ryb, tym lepiej się będzie żyło ludziom. Nie, bo im więcej żywności, tym ten. No ja chcę mimo wszystko to dopakować teraz na górkę, bo ja wiem, że to jest robota na górkę na pewno. O, Forester Lock, no tu on będzie miał dużo roboty. No i dobrze, i o to mi też chodzi. Tylko tak, będzie trzeba mu zabrać z tego sektora całego zarówno żelazo, jak i kamień. Drzew nie ruszamy, drzewa on sobie sam już tam zrobi. Czemu chciał w ogóle zrobić tak? Jak to idzie? To idzie tu. Dobra, przeszłam sobie palcem, bo inaczej byłoby cienko. Okej, będą mogli tam puścić to w ten sposób. No i będzie miło. Okej, no tu już to wszystko zacznie się niedługo przekształcać w pracę normalną. Dlatego też myślę, że dodamy jeszcze trochę teraz minerów, póki mamy wolne etaty, żeby... inaczej, mamy na tyle wolne etaty, żeby tam dokładać. Ogólnie zobaczcie to, 114 dzieci, to jest ogromna ilość.
No i tak trochę brzydko to zabrzmi, ale to jest 114 darmozjadów. No i już, kupiona żywność od razu, nie? Tylko kurde, boję się, że tym sposobem to ja się z herbsów wypstrykam raz dwa. Inaczej, musimy tam mieć coś, co nie wpływa bezpośrednio na żywotność naszych ludzi. Czyli na pewno nie firewooda. Dobra, kolejne okno. Nomadzi nie. Produkcja tak. Coś, co nie wpływa bezpośrednio na produkcję, wyżywienie, a czego mamy dużo. No wełny mamy w cholerę, nie? Tylko że wełny, jak za dużo za to sprzedamy też, to będzie wpływało negatywnie na naszą produkcję. To co zrobimy tak, damy wool coaty, których nie mamy tutaj w tej chwili. Warm coatów damy tyle. Zrobimy tak, żeby zrobimy jeszcze jedną w ogóle jednego krawca damy tutaj gdzieś w tej okolicy. Okej, okay, będzie to trudniejsze niż myślałem, żeby dać w tej okolicy krawca. Dobra, ale okej, okay, tu się zmieści. I tak, ty będziesz robił w takim razie tylko wool coaty. I będziesz ty sprzedawać te wool coaty, bo wool coat będzie efektem przerobionym i on będzie wiele więcej wart. Ty natomiast zaczniesz przerabiać już materiał gotowy. Czyli mimo wszystko będziesz się zajmował obróbką obróbką tego, jak to się nazywa, no ciepłych ubrań, ciepłej odzieży, herbalistów, gatherer, jeszcze nie. Dobra. Ale tu widzę, że reszta tu działa. No gatherer hut, stone house, jeszcze tylko jeden wskoczy, petarda. Okej, okay. Teraz tak, co dalej tu możemy zrobić? Z tym nie ruszymy na razie nic. No inaczej, na razie dwie rzeczy są najważniejsze załatwione. Mamy żywność, mamy leki, niczego nam na ten moment nie brakuje. Tak? W ogóle zobaczmy w produkcji, ile mamy zużycia tekstyliów. 1200 używamy? Nieźle. Fuela w ogóle produkujemy 4000, ale drewno widać ewidentnie, że nam idzie w dół, nie? Aż to też już widać po samej tej części. To jest niebezpieczne dla nas bardzo. I zużywamy więcej żelaza niż produkujemy, ale to jest spoko akurat. Dobra. Okej, okay, tutaj będzie taka wioska. Myślę, czy tu jeszcze jednej takiej nie zrobić. Gdzieś w tej okolicy. O, ale tu. Dobrze, to będzie dobry pomysł. To będzie bardzo dobry pomysł. Herbalist, tak. Logger, tak. Forest Lodge. Dobra. Ja już myślałem, że zbudowałem ten budynek. Teraz tak, tu to hunting cabin. Znaczy puszczę tu drogę, nie? Między. O, dobra, puszczę. Też stąd tunel. O, żeby się nie bawić z tym, nie babrać. Okej. Okej. Zarąbiście. Nie powiem, ile osób ile rzeczy wyrąbało.
Nie zaczynając w ogóle od Townhalla. Ja, panie, królu złoty. O, w dupę, nie? No to już jest budowane. Ole, poszli, nie? Piękne było to tornado. No ale dobra, no mamy większą wioskę, no to musiało pójść jakoś w ten sposób, nie? Okej, nauczycieli wszystkich wywalamy. Potrzebujemy teraz tak, nadrobić braki tam, gdzie ich po prostu się zrobiło najwięcej w tej chwili. Czyli żywność. Podstawowe rzeczy musimy zabezpieczyć. Kurwa, nie wiem, tylko jak. Naprawdę nie wiem jak w tym momencie. Okej, dobra, musimy się podnieść teraz po tym. Rebuild, rebuild. Au. Au, au, au. To zabolało, nie? I to bardzo. I teraz nim to odbudujemy. Inaczej, no szkolnictwo ucierpi na stówę na tym. Dobra. Szkolnictwo na stówę na tym ucierpi, ale potrzebujemy odbudować się teraz, nie? Dobra. Budowniczych. Ilu się da? Łódka katerów na razie zdjąć można. Wykorzystajmy też to do tego, że foresterów będziemy mieli trochę więcej. Nie, musimy teraz polecieć w niewyedukowany tłum, nie? Bo inaczej po prostu na nas zgasi. Ale to tornado, jak nam teraz dowaliło, to jest po prostu porażka. I przyznam, że w tym momencie byłbym gotów jeszcze nomadów przyjąć. Chyba. Nie, no nie, bo by ślady, dobra. Tu jest coś... Kurwa, oni coś odbudowują już? Zaczynają coś odbudowywać? Dobra, dajmy tu 18. 20 chłopa. Do roboty. Dobrze, że to nie porywa i tak rzeczy ze stoków tutaj, nie? Jak firewood na przykład, bo jakby to jeszcze surowce kradło. U, panie, nie? O, panie. Nie apple, tylko sherry. Tu jak już. Teraz tak, rynek, który może ucierpieć najmocniej. Musimy odbudować dużą część miasta. Jak nie prawie całe. I powiem szczerze, że nie wiem, czy damy radę to zrobić. Dobra, zrobimy to inaczej. Może nie bądźmy aż tacy. Zacznijmy ich edukować. Ale już widzę, że to będzie naprawdę w cholerę powolny proces w tej chwili. No, to będzie naprawdę złe. Okej, tutaj masz robić ogólnie te ciepłe płaszcze. No to ładnie. Ale no, okej, no, prawda jest taka, no, to jest, są czasy mediwalu. Kurde, takie czasy, a nie inne. Dobra, dziękuję. I prawda jest taka, że gdyby rzeczywiście przyszła trąba powietrzna, no to by nas tutaj zmiotło po prostu, nie? Ile w ogóle? 69, 94 lata ma ta wioska już, nie? Dobra, ważne jest to, że żywności mamy w pytkę.
Do następnego razu, oczywiście, jak znowu coś się nie stanie. Ok, mamy 13 studentów. Miejmy nadzieję, że to jakoś nie rypnie wszystko, nie? Tutaj już domy, już zaczynają wszystko odbudowywać powoli, ok. No najbardziej by mi się przydał Town Hall, bo Town Hall daje mi pełny podgląd na to, co się dzieje we wsi. Co się w ogóle dzieje. Boli mnie to trochę. Produkcja dóbr jest zapełniona. No nie mogę też wstrzymać żadnej produkcji w tej chwili, więc... Więc to jest trochę też dupa. No tu robimy ogólnie narzędzia cały czas, spoko. Dobra, zabrakło ludzi, ok, teraz będą już ludzie ściągani z tych... Ze stołków. Nie, no nie mogę tego tak zrobić, no. Nie może to tak być zrobione. Musi to być zrobione normalnie, po bożemu. Tradera też. Znaczy, może zostawmy tak. Zostawmy trzech nauczycieli. Bo oni tak tego nie ogarną w takim stopniu, jakby trzeba było. Chaty, żeby wszystkie chodziły na maksa. Kurde, no ale tu to po prostu mnie rozpierniczyło teraz, nie? Bo to nam praktycznie zabiło teraz cały rdzeń tego, co próbowaliśmy zrobić, nie? Tutaj wszystko jest teraz, no, w rozsypce, nie? Ale dobrze, że skręciło tak naprawdę w tą stronę po domach i przez te kilka pól. Split. Szyb. Dobrze poszło tam tędy, tu, a nie, że uderzyło tutaj w tą stronę. Bo jakby uderzyło w kopalnię, to byłoby wiele gorzej. Uwierzcie mi lub nie, ale to byłoby wiele gorzej. Dobra, tu już zaczyna wszystko stawać na nogi. Okej. Kwestia teraz będzie kilku... dwóch lat może w grze, żeby to odbudować. Bardziej patrząc na to, jakie mieliśmy problemy z drewnem. Obawiam się, że może być z tym problem, nie? Inwentor. W sumie z inwentor też powinniśmy zabrać narzędzia, nie? Żeby oni tam tego nie przekładali, bo narzędziami, no... Papa. No bo to były w sumie rzeczy, którymi Holender, no de facto... z których de facto żyliśmy, nie? Dobra, na razie muszą to poogarnąć wszystko tutaj, nie? Bo jest... Jest jeden gościu nad górkę. A, to jest kleryk. Kleryk, który w momencie całej katastrofy na szczęście nie był w kościele, okej. Okay. Okej, okay, dobra, Town Hall już będzie stawał na nogi zaraz, okej. Okay. To chociaż tyle dobrze. Odbudujemy Town Hall, odbudujemy tak naprawdę podstawy community naszego. Już za dobrze szło, czuję po prostu i gra nas sprowadziła na ziemię trochę. W tym momencie, no ale okej. No. Teraz mimo wszystko musimy czekać na wyedukowanych pracowników. Bo bez tego obawiam się po prostu, że załamie rynek i załamie po prostu to, jak wszystko działa, więc wolałbym tego nie robić. Okej, okay, Taylor już tutaj któryś jest na chodzie, ten. Leather. Ciepłe ubrania. Tutaj Town Hall, odbudowują powoli.
Rezerwy drewna są niskie. No kurde, wiem, że rezerwy drewna są niskie, bo jakby nie patrzeć, przeszło tornado. Tak? No i mamy prawo mieć trochę mniejszy zapas, że tak powiem. Wszystkiego w tej chwili. Lipa. Ale okej. Dobra, mamy z powrotem podgląd. Żywnościowo wyrabiamy pięknie. I idziemy po prostu jak burza, tak? Oby tak dalej. Nomadzi tylko... Dobra, nomadów nie będę brał na razie, nie? No nic, no musimy poczekać, jak teraz pierwsza fala... przejdzie pierwsza fala w ogóle osób, które chcą ukończyć studia. Ten Taylor będzie robił na najwyższych obrotach tutaj. Jeżeli nie ma produkcji żywności... O kurwa, 100 tysięcy mamy. Dobra, odbudowany jest market. Tutaj barn już też jest ten, okej. Czy mogę gdzieś tu dostawić też takiego barna, żeby... Można tutaj wstawić, pięknie. Trzeba to wszystko podzielić, nie? Ale okej, mamy 100 tysięcy żywności. Jak z tych 100 tysięcy nagle spadniemy, no to kurwa, nie wiem, co by się musiało stać, naprawdę. Bo to byłby już... No nie wiem, co to by musiało być, nie? Dobra, okej, moi mili, ale w tym miejscu kończymy. Odcinek i do następnego, trzymajcie się, hej!